Siatkarki Chemika Police po raz czwarty z rzędu wygrały rozgrywki ligowe. Teraz powalczą o tytuł Mistrza Polski. Żeby sięgnąć po tytuł Mistrza Polski, siatkarki muszą stoczyć pojedynki z drużynami, które uplasowały się w pierwszej czwórce ligowych rozgrywek. Na placu boju pozostał już ostatni konkurent, Grot Budowlani Łódź. Na tym się skupiamy. To, co będzie dalej, to będzie po meczu w Łodzi. Ale myślę, że na pewno wszyscy tutaj dążymy do tego, żeby to mistrzostwo zdobyć tutaj i pierwszy raz na naszym terenie, tak żeby wszyscy kibice mogli poczuć tą ceremonię, zobaczyć jak to wygląda, a nie tylko przed telewizorami. Ostatnie 3 miesiące były dla siatkarek bardzo wyczerpujące. Obok zmagań ligowych uczestniczyły w rozgrywkach Europejskiej Ligi Mistrzyń oraz w walce o Puchar Polski. Przebyły w tym czasie kilkanaście tysięcy kilometrów. Liczba rozegranych spotkań i pokonane dystanse wpłynęły na kondycję siatkarek. Ten taki bardzo intensywny okres już się skończył, bo to był luty, marzec, styczeń, luty i połowa marca. Później już było trochę czasu na to, żeby sobie, że tak powiem, po naszemu dychnąć, przede wszystkim psychicznie. Po raz pierwszy walka o mistrzowski tytuł rozstrzygnie się w Szczecinie. Jeśli Chemik wygra, będzie to czwarty z rzędu tytuł zdobyty przez polickie siatkarki. Siatkarki Chemika Police nie mają w tym roku czasu na świętowanie. Przez najbliższe dni czekają je gra i treningi, aż do finałowego meczu w poświąteczną środę. Niemniej cała drużyna składa wszystkim kibicom najlepsze życzenia świąteczne.